Ja współczuję sobie tym policjantom i tym strażnikom, ponieważ oni widzę, że jest im głupio i przykro, widzę to w ich oczach. Ja tutaj przybyłam właśnie w dniu, kiedy poseł Sterczewski tam się przedarł. Ja się za nim przedarłam kawałek, ale zatrzymali mnie policjanci i otoczyli kółeczkiem, a jego otaczali kółeczkiem strażnicy graniczni. I widziałam, błagalnie prosili mnie, żebym nie szła dalej pani poseł. I widziałam, że oni wiedzą, że oni postępują nie mając podstaw prawnych, bo jaka jest podstawa prawna, żeby zakazać komukolwiek przejścia przez polską łąkę, zresztą należącą do prywatnego rolnika tutejszego. Także to wszystko, co się dzieje, jest takim, wynika z jakiegoś oślego uporu polskiego rządu, który postanowił zrobić pokazówkę Łukaszence i polskiemu społeczeństwu, jak to będziemy bronić polskich granic przed zagrożeniem. Na razie jedynym zagrożeniem jest to, że Polska już traci w oczach własnych i świata resztki człowieczeństwa. I to, co ja zrobiłam, to przekazałam to wszystko, co mi się udało ustalić o tych Afgankach i Afgańczykach, udowadniając, że to są Afganki i Afgańczycy, skąd pochodzą i że mają podstawy według tego, co się udało ustalić, ażeby się faktycznie ubiegać o pomoc międzynarodową w Polsce. Białoruś nie jest krajem, który zapewnia bezpieczeństwo uchodźcom. Białoruś przez organa unijne jest traktowana jako kraj, który nie zapewnia bezpieczeństwa uchodźcom, ponieważ stosuje praktykę odsyłania uchodźców do kraju pochodzenia, tam gdzie im grozi śmierć, tortury, więzienie. Także ten argument, który stosuje rząd, że skoro oni są, byli w Białorusi, niech się Białoruś nimi zaopiekuje, nie ma jakby odzwierciedlenia w porządku prawnym, który obowiązuje w Unii. Białoruś nie jest ani członkiem Rady Europy, o czym mówiłam przed chwilą, ani jej nie obowiązują nakazy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a obowiązują Polskę. No i też... Tak jak mówiłam, no nie, może dla jakby te osoby już na kilka sposobów poprosiły o pomoc międzynarodową. Kiedy jeszcze one były widoczne, kiedy nie była zasłonięta tymi wozami policyjnymi, wojskowymi, które tam teraz odgradzają nas od samego obozowiska. Po angielsku prosiły indywidualnie, wstawały i prosiły o pomoc międzynarodową, kierując to do Straży Granicznej. I to wystarczy. Nawet jeżeli są na ziemi białoruskiej, tak jak przedstawiliśmy przed chwilą, wszystko wskazuje na to, że jednak w dużej części są po stronie polskiej. I nawet jeżeli jest to granica, nie jest to granica państwa, to znaczy przejście graniczne. Oczywiście. Osoba, która ubiega się o pomoc międzynarodową, nie musi się zjawić oficjalnie na oficjalnym przejściu granicznym. To jest interpretacja prawa, która nie ma podstaw w tym prawie międzynarodowym, w konwencji genewskiej. Czy wydaje się pani, że to stanowisko, czy to zabezpieczenie, które wydało ETPC, to jest wystarczające? Jest wystarczające od strony prawnej, ale nie zostało na razie wdrożone. Ja napisałam wczoraj do premiera Morawieckiego, do ministra Kamińskiego, do wiceministra Wąsika wniosek o umożliwienie mi kontroli poselskiej zakresu udzielonej pomocy. Chociaż wiem, że ta pomoc nie została udzielona przez stronę polską. Strona polska cały czas utrzymuje, że jest gotowa nieść pomoc, jeżeli Białoruś wpuści jakiś tam konwój, który na początku tak naprawdę jest ściemą. Ale jeśli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, to ona, to jej wykładnia stanowi, iż w takiej sytuacji Polska jest zobowiązana przekazać tym uchodźcom tu i teraz tę pomoc, a nie zasłaniać się tym, że Łukaszenko nie zgodził się na konwój. Jak się pani wydaje? Zresztą się... strona białoruska twierdzi, że te osoby znajdują się po stronie Polski. No tak, jest tragiczna sytuacja, kiedy każda strona uważa, że... Tak, ale tam są ludzie, tam są ludzie. Tam są konkretni ludzie i nawet gdyby nie mieli podstaw do tego, żeby dostać status uchodźcy, azylanta w Polsce, to należy przyjąć ich wnioski, procedować ich wnioski, najwyżej deportować, ale nie trzymać
na skrawku gołej ziemi od już do tej chyba 18 dni. Zresztą te osoby mówią i podejrzewam, że to jest prawda, że oni już byli nawet tutaj głębiej na terenie Polski i zostali przez Straż Graniczną wycofani i zmuszeni do bycia tam, gdzie są w tej chwili od 17 dni. Wydaje się pani, że jak to się skończy? To znaczy, że to się... To się już powinno było dawno skończyć. No, cieszę się, że dzisiaj pojawili się duchowni, że jest kolejny apel. Ten ośli upór rządu musi się skończyć. Jeżeli to miała być pokazówka dla Łukaszenki, to wybrano fatalną grupę osób, bo ta grupa osób, Fundacja Ocalenie to ustaliła, komunikując się z nimi codziennie w ich języku, którym się posługują wyłącznie Afgańczycy. Po prostu ustalono, że te osoby są z Afganistanu. Mówię o tym dlatego, że rząd mówi, że pomaga ludziom w Afganistanie zagrożonym, którym grożą takie czy inne sankcje ze strony talibów. A tutaj mamy jakąś wycieczkę turystyczną z Iraku czy z któregoś kraju. Ja nie zaprzeczam, że Łukaszenko robi to, co robi. Mhm. Natomiast jeśli rząd chciał zrobić pokazówkę, to źle trafił, bo trafił na grupę rzeczywiście Afganek i Afgańczyków, którzy uciekli przed talibami. I wszystko wskazuje na to, że tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.